Cześć Filip. Cześć, cześć Aniu, witam. Filip troszkę kazał mi na siebie czekać. Mam nadzieję, że to się wiąże z przygotowaniami do sobotniego koncertu i chciałabym, czy możesz w ramach jakiegoś zadośćuczynienia może zdradzić nam chociaż utwór, który będziesz wykonywał, albo jakikolwiek smaczek z tego, czego możemy oczekiwać. No niestety mamy troszeczkę zakazane zdradzanie utworów, jakie będziemy wykonywać. Mogę smaczek zdradzić, że będzie to jeden z moich ulubionych wokalistów światowych. Także tylko tyle mogę powiedzieć, ale jestem bardzo zadowolony z wyboru, mam nadzieję, że nie spieprzę. A jak wyglądają właśnie próby? Bardzo dużo dziennie ćwiczycie? Już się czujesz w miarę przygotowany? Wiesz co, czuję się w miarę przygotowany, jeszcze troszeczkę tekstu muszę poćwiczyć. Próby na razie mieliśmy takie jedynie po salach z nauczycielem śpiewu, właśnie zaraz po wywiadzie, zresztą jadę też na kolejną. Nie są jeszcze one tak bardzo, bardzo intensywne. Na razie zajmowaliśmy się też troszeczkę nagrywaniem czołówek, jakichś tam różnych rzeczy. A takie intensywne próby zaczynamy dopiero w piątek i w sobotę, wiadomo, próba generalna, na którą bardzo czekamy, bo one będą się odbywały już w tych salach, w których będziemy występować, czyli w studiu Transcolor. Na pierwsze przesłuchanie wybrałeś utwór Adele, bardzo trudny, wielki utwór. Nie obawiałeś się, że nie wyjdzie? Wybór był dosyć ryzykowny, uświadomiłem sobie dopiero na scenie, w momencie, kiedy Kuba Wojewódzki, czego nie pokazano w telewizji, zrobił dziwną minę, kiedy powiedziałem, że będę śpiewać Adele. I wtedy mówię, ojej, faktycznie, to będzie Adele, ja jestem przecież chłopakiem i przecież nie mam głosu jak Adele, a będę śpiewać jej piosenkę. I like it in the city when two words. So run my hometown, may he more is afraid. Podchodzę do utworów czy do wykonawców jak do hymnu narodowego, że nie można czegoś śpiewać. Dla mnie każdy może śpiewać jakiś tam utwór, oczywiście jeśli ma na to warunki głosowe, no bo też mając głos jak kot nie można zabrać się za Whitney Houston oczywiście, no ale jestem zwolennikiem śpiewania coverów innych wykonawców, dopóki to ma jakiś smak oczywiście. No, wyszło świetnie moim zdaniem. Cały czas ja jestem fanką tego najbardziej, tego właśnie pierwszego występu. A propos Kuby, bo opowiadałeś we wcześniejszych wywiadach, że właśnie jego się bałeś najbardziej, a dzisiaj jesteś uważany właściwie za jego największego ulubieńca. Czy tak się czujesz? Wiesz co, tu pewnie chodzi o ten wpis, który Kuba dał na swoją stronę. Ja się tak nie czuję, bo Kuba nas traktuje strasznie równo. Wręcz na wszystkich konferencjach czy gdzieś Kuba mnie odpycha na bok, bo chce zostać z samymi dziewczynami. To jest oczywiście żart, ale nie, traktuje nas bardzo równo i nie daje znaku, że ktoś jest jego ulubieńcem. I bardzo dobrze, bo mamy z nim bardzo dobry kontakt, mailujemy ze sobą, teraz oczywiście spotykamy się bardzo często i nie czuję już czegoś takiego, jak poczułem w Zabrzu, że to jest jednak Kuba Wojewódzki, wow, i że teraz po prostu spotykam go, o cześć, co tam. I jest, to jest cudowne, bo on nie stwarza jakiegoś dystansu pomiędzy nami, tylko stara się nam naprawdę szczerze pomóc i to widać, bo często nam mailuje i pisze na przykład, co zrobić, na przykład jeśli nie spodoba nam się coś tam. Kariera wokalisty to tak jak właściwie w przypadku większości uczestników u ciebie to był przypadek, ale uczyłeś się w szkole muzycznej, więc może nie do końca muzyka była jakąś taką twoją drogą. Powiedz, co to jest w ogóle za historia? Znaczy ja jestem muzykiem od 12 lat właściwie, bo jak byłem mały, miałem 8 lat,
to zacząłem grać na skrzypcach. To jeszcze się działo, kiedy mieszkałem jeszcze w Jarocinie. Zapisałem się wtedy do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, no, oczywiście na skrzypce. No i grałem, po czym stwierdziłem, że pójdę do drugiego stopnia i tak moje życie trwało i skończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia, też na skrzypcach, po czym stwierdziłem, że nie chciałbym już jednak pozostać, nie chciałbym pozostać skrzypkiem, że to nie dla mnie. Moja miłość zresztą do tego instrumentu w liceum malała tak szybko, jak kiedyś rosła. I po prostu znalazłem inne pasje, które jakby były dużo większe niż te jednak pasja skrzypiec, co mi też przeszkadzało w edukacji na skrzypcach, bo jednak temu trzeba się poświęcić na 100%. A ja grałem już w teatrze wtedy i śpiewałem też i to sprawiało mi dużo większą przyjemność. I śpiewać zacząłem właściwie na koncertach walentynkowych, które odbywały się u mnie w liceum. To były koncerty charytatywne dla Fundacji Mam Marzenie. I tam śpiewałem i po prostu poczułem, że na tej scenie dzieje się ze mną coś innego. Zostałem zaproszony na precasting do The Voice of Poland w 2011 roku, ale wtedy jeszcze w ogóle nie umiałem śpiewać. Kiedy ukończyłem liceum, a tam miałem zajęcia od 8 do 20.30 całymi dniami, jeszcze się trzeba było ćwiczyć na tych skrzypcach i w ogóle tam nie miałem możliwości rozwoju jakby w tym kierunku, bo nie miałem na to zwyczajnie czasu. Teraz na studiach jest tego czasu troszeczkę więcej, mogę zająć się jakimiś moimi innymi rzeczami i właśnie stwierdziłem, że to jest czas na casting. Ale tak naprawdę na casting do X-Factora poszedłem z przypadku, bo byłem akurat, odwiedzałem koleżankę w Warszawie i stwierdziłem, a co, pójdę na precasting. A jak to wygląda tak od kuchni trochę? Musisz mieć przygotowany jakąś swoją taśmę, bo właściwie tego nam się w ogóle nie mówi. Na precasting trzeba przyjść z dwoma piosenkami, jedną po polsku, jedną po angielsku. Precasting jest złożony z dwóch etapów. Tam na pierwszym etapie stoi się prawdopodobnie, bo tego też nikt nie wie na 100% przed komisją wokalną taką chyba. I tam po prostu stoi się w piątkę i każdy śpiewa po jakimś czasie swoich utworów. Niektórzy śpiewają po jednym, niektórzy śpiewają po dwa i od razu w tym samym momencie jest mówione ty odpadasz, ty przechodzisz. Przechodzi się do drugiego etapu tego precastingu i to już jest nagrywane na kamerę, ale to taką tylko jedną kamerę, po prostu żeby chyba mieli obraz tego potem do wyboru. I zaśpiewa się i się właściwie nic nie wie. Dostaje się karteczkę, że trzeba czekać na SMS-a, wiadomo. No i czeka się na SMS-a. Czasami dwa tygodnie, czasami się go nie dostaje. Ja myślałem, że już go nie dostanę. Dostałem tego SMS-a w ostatnim możliwym momencie. Stałem sobie przy oknie i stałem z komórką i taki byłem już smutny. No mówię, no szkoda, że nie dostałem tego SMS-a, bo w sumie to bym chciał występować w takim programie. I nagle w tym samym momencie przyszedł SMS, że jestem w Zabrzu, że mogę przyjechać na casting do Zabrza. I moja radość była wtedy taka, że szok. To był 21 grudnia. Wspominałeś o teatrze. Gdybyś miał wybierać, gdyby ktoś kiedyś dał ci także szansę spełnić się aktorsko, to która droga jednak jest ci bliższa? Na 199% byłaby to droga wokalna. Wokalna. Tak. A jeśli chodzi o repertuar, będziesz śpiewał także po polsku, czy w związku z tym także, że, bo Filip, studiujesz angielski, więc na pewno nie sprawia ci żadnych trudności śpiewanie po angielsku. Powiedz mi, w jakim repertuarze czujesz się lepiej? Na pewno czuję się lepiej w repertuarze angielskim i to powie chyba każdy wokalista, ponieważ ten język jest bardziej przystosowany do śpiewania piosenek pop szczególnie. Tak samo jak kiedyś włoski był do klasycznego śpiewu bardziej przystosowany, a nie lubiło się śpiewać po niemiecku na przykład. Tak samo teraz angielski jest takim typowym językiem piosenki pop, czy tam piosenki rozrywkowej po prostu. Lepiej się czuję w tym, ale wiem, że w Polsce nie da się śpiewać tylko po angielsku, bo zwyczajnie w radiu nie chcą tego puszczać. No i ludzie chcą rozumieć. Tak. I sprawa polega też na tym, że po polsku, żeby napisać dobry tekst, trzeba się nagłowić, a po angielsku wszystko brzmi lepiej. Wiem także, że jesteś fanem Beyoncé, bardzo dużym. I z tego, co się orientuję, koncert polski Beyoncé wypada także w dniu, kiedy jest finał X-Faktora. Czy warto? Myślisz mimo wszystko? Jest tragedia. Powiem wam, że to jest tragedia moja życiowa, bo ja na ten koncert czekam od lat. I po prostu ja wiedziałem, ja mam bilet, słuchajcie, na ten koncert kupiony. On jest u mnie w domu i leży i po prostu co go widzę, to mi tutaj coś się dzieje. Ale gdyby to była inna sytuacja, gdyby coś innego sprawiło, że nie mogę iść na ten koncert, to bym chyba coś rozwalił. Ale w momencie, kiedy spełnia mi się inne marzenie, które
właściwie związane ze sceną, tak, no to już nie cierpiasz tak bardzo, bo po prostu jedno marzenie nałożyło się na drugie i no cóż zrobić. No. Może któregoś za dużo szczęścia to też niedobrze, prawda? Tak. Ale może któregoś dnia poznasz osobiście, zobaczymy. Filip, teraz już tak, nie wiem, czy się zgodzisz, ale tak sobie wymarzyłam na koniec, nie przygotowałam cię, że może coś byś nam na koniec dla fanów zanucił. To teraz kawałek piosenki jednego z moich ulubionych wokalistów, czyli Bruno Marsa. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song in the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, it all just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name, and it all just sounds like ooh, ooh. Too good, too young to realize. Więcej może kiedyś. Dziękuję.